Dzień dobry, drodzy widzowie. Zaczynamy ten odcinek. Zaczynamy już na poważnie. Kupujemy mieszkanie, jak wiecie, w Hiszpanii. No i dochodzimy do tych najważniejszych spraw, czyli podpisu z notariuszem. No i za chwilę prawdopodobnie będziemy mogli wejść do tego mieszkania. Umówiony jest notariusz na wtorek na 17.30. Tutaj już z Darkiem się skomunikowaliśmy. Umówiliśmy te spotkanie. No i teraz tak przez ostatnie kilka dni tutaj przychodzę na tą naszą ulicę z bankami. Oczywiście kilka spraw do załatwienia jeszcze w banku, więc pomyślałem, że nagram tutaj ten materiał i powiem wam co i jak. A jest trochę śmiesznie, no bo w tym banku oczywiście nikt nie gada po angielsku za bardzo i jakoś tam na migi się dogadujemy. Dzisiaj na przykład byłem dowiedzieć się, czy mogę zmienić limit na koncie, bo właśnie dziwna sprawa tutaj w Hiszpanii, nie jest tak jak w Polsce, że w aplikacji możecie sobie zmienić ten limit i potwierdzić to SMS-em czy coś w tym stylu, ale musicie tutaj ze względu bezpieczeństwa przyjść do oddziału i powiedzieć to osobiście, że chcecie zmienić ten limit. I z takich śmiesznych sytuacji, no bo wczoraj też tutaj byłem w tym banku, no i dzisiaj znowu tutaj jestem. Pani mnie ta zauważyła, rozpoznała oczywiście i ona mówi, że mi to zmieni. No fajnie, fajnie, ale no przecież no trzeba przyjść przynajmniej do stanowiska, pokazać, że ja to ja, jakiś dokument tożsamości czy coś w tym stylu. Ale nie, w Hiszpanii tak nie trzeba. Wystarczy, że tam pani mnie rozpoznała i szczerze mówiąc to no nie kazała mi nic nie pokazać, nic podpisać. Już powiedziała, że zmieniła limit, jest okej. Okay. Więc to całkiem inne procedury niż w Polsce, bo w Polsce pomimo, że ktoś cię tam rozpoznaje w tym banku, to i tak musi być ta regułka zrobiona, potwierdzona, podpisane coś i tak dalej, i tak dalej. A tutaj całkiem inaczej. Co dalej? Następna kwestia to notariusz. Też jest tak fajnie, że akurat ten notariusz się znajduje tutaj. Możecie zobaczyć tutaj napis notario, więc tutaj właśnie będzie się odbywała ta cała sytuacja z notariuszem, te podpisanie, więc bardzo fajna ulica, taka do załatwiania takich właśnie grubszych spraw typu inwestycje. Tutaj banki, tutaj notariusz, to jest bardzo szybko załatwiane. Zobaczcie, zdecydowaliśmy się na to mieszkanie jakieś 2 tygodnie temu, a nawet może mniej, już w przeciągu kilku dni będziemy mieli notariusza. Więc jak macie kasę, no to praktycznie to jest w przeciągu tygodnia, dwóch załatwiona cała sytuacja. Widzimy się już w następnej scenie. Może jak już będzie bliżej tego dnia ostatecznego przy podpisaniu, to też coś tam ponagrywamy. No i za chwilę wchodzimy do mieszkania. Strasznie duże wiatry. Nie zawsze jest tak kolorowo. Właśnie przed chwilą przewróciło rower i oderwało się lustereczko. No, całym kamperem miota na lewo i prawo i strach. O kurde, o kurde. A co to za okazja? To chyba jakaś okazja kupowania mieszkania. Minęło znowu parę dni, zostały tylko 2 dni. No i we wtorek podpisywanie aktu, więc we wtorek nie będzie picia, bo jest tydzień, ale jest sobota, więc można oblewać już powoli mieszkanie. I co? Dzisiaj byliśmy w Gandhi pociągiem. Można sobie pojechać pociągiem, jest fajnie. Ewa dokupiła kilka gadżetów świątecznych. Pokażemy wam. Mianowicie to takie coś fajne i kampera takiego z choinką. Już jedzie z choinką. Tutaj ludki, nieludki. I co jeszcze Ewa kupiłaś? Jeszcze to, taką zawieszkę. I to wszystko chyba, nie? I co, jeszcze trochę właśnie w tym odcinku życia kamperowego, bo jak już się pewnie za chwilę przeniesiemy do mieszkania, to rzadziej będziemy w kamperze nagrywać. Co dzisiaj tutaj mamy dobrego? Pokażemy wam trochę. Jeszcze podtrzymamy was trochę w niecierpliwości, żeby zobaczyć te nasze nowe mieszkanie, bo pewnie jesteście ciekawi. Standardowo przystawki, sery, różnego rodzaju dobre sery, parmezan, Gran Padano. A tutaj mamy taki specjał, którym się podzielimy z wami. To jest niesamowita sprawa. Możecie sobie to wypróbować. To jest oliwa z oliwek i ocet balsamiczny. Tutaj mamy taki gęsty, ale można też użyć takiego leistego. I mieszamy to. Później taka bułeczka. I smakuje to wyśmienicie. Bardzo to polecamy, spróbujcie sobie to. No
No to cześć, witam w nowym dniu. Słuchajcie, zabieram Was jeszcze w jedno miejsce przed podpisaniem aktu. Został już tylko jeden dzień, no i trochę się dzieje, więc stwierdziłem, że no muszę to nagrać, bo najlepiej właśnie na bieżąco nagrywać różne rzeczy. Co robię? No pewnie możecie już zauważyć, co robię? Mały szaberek. No bo co tutaj robić w oczekiwaniu i w tych emocjach wszystkich związanych z kupnem mieszkania? Przyjechałem rowerkiem sobie, no i będę tutaj zbierał do pakisty. Ładny sad pomarańczowy, a tak naprawdę, słuchajcie, żeby nie było, że szaberuję, to właśnie dogadałem się z Darkiem i mianowicie tutaj niedaleko w pobliżu kuriery jest dosyć sporo tych sadów pomarańczowych. Zresztą to widzieliście z góry na nagraniach, pokazywałem Wam. No i taki jeden sad on sobie kupił i właśnie jestem na tym sadzie u niego. Nawet ta oferta była kiedyś wystawiona na Central Brokers u niego na stronie, no i sam się nad tym zastanawiałem, ale Darek też kupuje tutaj pewne nieruchomości. Jak sami widzicie, to są niezłe ceny i pomyślałem sobie, że nagram ten materiał, bo jakiś czas temu też wspominałem o kupnie ziemi. Jak pamiętacie, część z Was zresztą myślała, że właśnie to będziemy tutaj kupować. No i tak, ta na przykład ziemia, zobaczcie w jakiej odległości jest od kuriery. Tutaj jak zobaczycie, jest widoczek na napis kuriera i na zamek, to jest jakieś 5 km zaledwie i to jest ziemia 3,5 tysiąca metrów kwadratowych z sadem gotowym, z sadem pomarańczowym i właśnie przyszedł chyba okres na zbieranie tych pomarańczy, bo wyglądają już na gotowe, zaraz to sprawdzimy. No i co, chciałem Wam tutaj kilka rzeczy poopowiadać jeszcze i wyjaśnić, skoro mam trochę czasu, więc też poodpowiadam na Wasze pytania, ale pierw sprawdźmy, czy te pomarańcze są w ogóle dobre. Na razie taką małą. To zobaczmy. Najgorzej zacząć. Kurde. Czyż nie piękne? Posiadać taką własną ziemię z pomarańczami i w lato sobie tutaj tak usiąść pod drzewkiem. To można zrobić jakąś altankę sobie. No i właśnie nawet postawić kampera. Słuchajcie, bo właśnie mój taki pierwotny pomysł to był taki, żeby kupić taką ziemię za 12-14 tysięcy euro tutaj i przyjechać na nią i sobie po prostu postawić kampera i zrobić taką małą bazę i może właśnie zacząć jakby ten a la camping. Oczywiście to jest ziemia uprawna, to nie jest żadna ziemia, gdzie możemy zrobić sobie legalny camping, ale z drugiej strony powiem Wam, że tutaj niektórzy ludzie na tej ziemi uprawnej normalnie stawiają domy, więc to wiecie jak to jest w Hiszpanii. W Hiszpanii to wygląda jeszcze lepiej niż w Polsce 20 lat temu. Tutaj naprawdę niektórzy robią różne patenty i stawiają sobie na takiej ziemi jakieś chatki, jakiś kontener czy coś w tym stylu. No i słuchajcie, jeżeli ktoś z Was jest przyzwyczajony do życia w kamperze, to do życia w kontenerze, na przykład na takiej ziemi, myślę, że też by się przyzwyczaił. Ja sam właśnie miałem taki na początku pomysł. No ale dobra, wracając do rzeczy. Takich ziemi tutaj jest sporo i jeżeli byście byli zainteresowani, to mogę Wam w następnym odcinku jakąś ziemię tutaj pokazać. To może ktoś się z Was zdecyduje na takie coś. No i fajnie by było, gdyby gdzieś tutaj w pobliżu kuriery było więcej Polaków, nie tylko my. Ogólnie już jest trochę tam Polaków, bo z tego co Darek mówił, to no, kupują tutaj ludzie mieszkania. My będziemy jeszcze kombinować z tą ziemią, bo jak uzbieram fundusze, to może i taką ziemię sobie też dokupimy, żeby mieć po prostu gdzie postawić kampera w taki w miarę bezpieczny sposób. A powiem Wam, że już widziałem, że ktoś robi takie patenty, bo niedawno tutaj przejeżdżałem sobie, pojedziemy tam jeszcze kiedyś, to właśnie w takim gaju pomarańczowym wystawał kamper i to taki amerykański. Ktoś już taki patent właśnie odnalazł i mi się wydaje, że to jest dobry patent. A teraz próbujemy pomarańcze z sadu pomarańczowego od Darka. Dzięki Darek za przyzwolenie, żebym tutaj sobie pozrywał trochę pomarańczy. O tak, powiem Wam, że jest ok. Akuratnie, może jeszcze z tydzień, trochę będą słodsze, ale spokojnie. Ja tutaj pozrywam sobie do tych bakist i porobimy sobie jakieś soki z tego. Troszeczkę jeszcze Was podtrzymam w niepewności, zanim zobaczymy te nasze mieszkanie. Opowiem Wam mianowicie, co tutaj jeszcze Darek przygotował dla Was.
No właśnie, no bo ze względu na to, że kupuję tutaj to mieszkanie i tak muszę przeprowadzić ten cały proces i stwierdziłem, że nagram o tym właśnie odcinki, żeby wam pokazać, jak to wygląda, czy to jest skomplikowane, czy nie. No musiałem wybrać jakąś firmę nieruchomości, a że tutaj akurat była jedna firma nieruchomości Darka, no to dla mnie to nie jest żaden problem, żeby go przy okazji troszeczkę popromować tutaj, no bo nie mam innego wyboru, no jakąś firmę musiałem wybrać. No i teraz tak, Darek obejrzał sobie filmik nasz ostatni, gdzie pokazywaliśmy tam właśnie te nieruchomości. Bardzo mu się to spodobało. No i ogólnie stwierdził tutaj, że możemy zrobić taką mini jeszcze dodatkową reklamę, że jeżeli byście byli zainteresowani kupnem nieruchomości tutaj w Kujera od Darka, no to przygotował tam taki mały jakiś rabat dla was, że jeżeli powołacie się na nasz kanał bądź na mnie, no to właśnie będzie jakaś tam dodatkowa zniżka w tych kwotach, które jak gdyby oni pobierają, taką dodatkową prowizję. Wiadomo, oni biorą też, coś muszą wziąć za tę całą obsługę, no bo tak, przepisują wam umowę, przygotowują tego notariusza. Jeżeli na przykład nie macie tyle czasu co my, no to tak jak wspominałem, zajmują się też przygotowaniem numeru NIE. I tak dalej. No i w ramach tego wszystkiego może wam jak gdyby zejść trochę z ceny. Co jeszcze? A, no i jedną z dodatkowych rzeczy jeszcze, o której mi Darek powiedział, że ze względu, że ma te pole, no to dla takich widzów naszego kanału, no to 2 razy w roku możecie przyjść sobie tutaj ze swoją własną skrzyneczką i pozbierać sobie za darmo pomarańcze. Całkiem ciekawa promocja. Nie wpadłem na to, ale wydaje mi się, że to jest ciekawa oferta, żeby mieć taki dostęp do sadu. Nie trzeba kupować od razu wtedy dodatkowo ziemi z sadem pomarańczowym, tylko sobie można przyjść i zerwać. Ok, poodpowiadam wam na teraz wasze pytania. Tutaj ktoś pisał, czy te mieszkania mają licencję turystyczną. No, nie wszystkie mają. Czasami się zdarza, że mają, jeżeli ktoś już ją taką licencję wyrobił, ale jak kupujesz od Hiszpana, to raczej nie mają. I po prostu taką licencję można wyrobić. Z tym trzeba się zapoznać, bo nie w każdym mieście można wyrobić taką licencję, bo czasami jest taki przesyt tych mieszkań, że no nie da rady wyrobić już licencji turystycznej. Tutaj w Kuriera można jeszcze wyrobić licencję turystyczną i Darek też wspomaga w tym procesie później. Będziemy to robić dla tego mieszkania, które kupujemy, i też właśnie pokażę wam, jak ten cały proces wygląda, ile to trwa i tak, i ile to kosztuje. Sam jeszcze nie wiem dokładnie, ale no jak się tylko to uda zrobić, no to będziemy was informować. Ale ogólnie jest możliwość, nie ma problemu podobno z tym. Kolejne pytanie było takie, że no, że te mieszkania nie są izolowane i są zimne. I no, taka jest prawda, dokładnie. Trzeba to przyznać, że nie jest raczej ciepło w tych mieszkaniach, ponieważ nie ma tam żadnej izolacji zazwyczaj. Zresztą to są budynki dosyć stare tutaj w Kujera, ale nawet w nowych nie robią zbytnio izolacji. No, trzeba do tego przywyknąć i albo dogrzewać się jakąś farelką, albo jakimś kaloryferem olejowym, albo klimatyzacją. Wiadomo, to wszystko jest na prąd, no i nie jest to wtedy tanie. No ale z drugiej strony mam znajomego, który mieszka w Barcelonie, gdzie jest dużo wyżej, i on na przykład w ramach oszczędności to po prostu no, siedzi w kurtce. No więc można i też tak. Tutaj Hiszpanie właśnie często po prostu w ciągu dnia no, wolą spędzać czas wolny na dworze, dogrzewać się na słońcu, wygrzać się porządnie, a korzystają z mieszkania tylko po to, żeby spać. My obecnie w kamperze też nie mamy jakoś super ekstra warunków, bo na przykład ostatnio był taki dzień, że praktycznie nie było słońca, więc nie miałem za dużo prądu, żeby odpalić ogrzewanie. No i spaliśmy i nad ranem mieliśmy w sypialni 13 stopni. Więc no, my jesteśmy akurat przyzwyczajeni do niskich temperatur. Zobaczymy, jak to będzie w tym mieszkaniu. Sam jestem ciekaw, no ale mówię, są jakieś możliwości, tylko troszeczkę będzie to więcej kosztowało. No wiadomo, większe rachunki i tak dalej. Ale można sobie z tym poradzić. Kolejny komentarz, który tam mi się rzucił w oczy, to było to, żeby nie inwestować pieniędzy w nieruchomości w Hiszpanii i że to nie jest dobry moment podobno teraz, że za rok ceny polecą w dół i będzie wszystko 20-30% taniej. No właśnie, można by tak pomyśleć, ale z drugiej strony pewności nie ma, czy tak będzie, i tak naprawdę równie dobrze mogą pójść ceny do góry, bo na przykład tutaj widzimy, że dużo Ukraińców na przykład przyjechało do Hiszpanii, jest dosyć sporo rejestracji. No i bo na przykład tutaj mamy właśnie na wschodniej granicy konflikt i w teorii mamy inflację i ciężkie czasy, ale z drugiej strony mamy wojnę.
I na przykład ci ludzie, którzy mają pieniądze, no wolą sobie wyjechać do Hiszpanii i sobie tutaj kupić nieruchomości. Więc no, nie wiadomo jak to będzie, nikt tego nie wie. Ja wolę dywersyfikować, jeżeli chodzi o inwestycje i wchodzić w różne tutaj asety, w sensie no po prostu pomysły inwestycyjne. Jakiś czas temu też Wam wspominałem o kryptowalutach i nie był to może najlepszy moment na wchodzenie w kryptowaluty. Tak, przyznaję, jestem w 50% stratach w tej inwestycji, ale nie inwestowałem to też na krótki czas. Myślę, że za 2 lata ta inwestycja się zwróci i może, kto wie, Bitcoin znowu pójdzie do góry, będzie warty może 100 tysięcy dolarów i wtedy moja inwestycja będzie 100% na plusie. To jest ryzykowna inwestycja, te kryptowaluty, i każdy powinien o tym wiedzieć, więc nie wolno tam wchodzić pełnym kapitałem, bo można no, narobić w gacie. Ale inne inwestycje typu złoto, trochę złota mam, trochę kryptowalut, ruchomości w postaci kampera. Myślę, że to jest inwestycja, która w pełni nam się udała. W dobrym czasie kupiłem tego kampera. No i też właśnie chciałem mieć jakąś nieruchomość, dlatego właśnie kupno tej nieruchomości teraz. Wydaje mi się, że to jest bezpieczna, w pełni bezpieczna akurat inwestycja w porównaniu do na przykład tych kryptowalut, o których wspominałem. Ale tak jak mówię, wszystko wyjdzie w praniu i jak gdyby rynek zweryfikuje. Zobaczymy, gdzie będziemy za 2 lata na przykład, albo za rok. Za rok zrobię Wam kolejny filmik i podsumujemy, jak dobrze opłacała się ta inwestycja. Czy się opłacała, czy się nie opłacała, ile się udało zarobić. Będę Was informował na ten temat. No po prostu interesuję się inwestowaniem i pewnie duża część z Was też się interesuje inwestowaniem. Trzymanie pieniędzy, zwłaszcza złotówki, w obecnych czasach to nie jest dobry pomysł. Warto mieć też właśnie jakiś koszyk walutowy w postaci euro i dolara. To też posiadam zresztą teraz, więc no, dywersyfikacja, jak to mówią, to jest najbezpieczniejsze. I to jeszcze geograficzna dywersyfikacja, czyli nie wszystko w Polsce, bo jak będzie jakiś konflikt, no to nic Wam z tego nie będzie. Troszeczkę tu, trochę tu i tak to właśnie bywa. Taki jest właśnie mój pomysł na życie. Okej, dobra, to tyle z takich pytań. Wydaje mi się, że czas przenieść się do wtorku i podpisać akt notarialny, no i zobaczyć w końcu nasze mieszkanie. Więc zbieram pomarańcze i idziemy. Naprawdę fajnie się zbiera pomarańcze na legalu, bo taki szaber to ogólnie stres. To się nie opłaca. O, ale fajne, dojrzałe już. Okej, myślę, że tyle mi styka. Nie będę tutaj nie wiadomo ile brał, bo i tak tego nie przejemy. A jak będzie mało, to jeszcze tutaj przyjedziemy. No i witam Was serdecznie. Nowy dzień, no i ten najważniejszy dzień. Właśnie mamy podpisanie aktu notarialnego. Już tutaj czekamy przed notariuszem z Darkiem. Za 10 minut właśnie będziemy już to podpisywać i zaraz Wam wszystko opowiem, jak to wyglądało, ten cały przebieg, taki proces podpisania aktu nieruchomości i pewnie też dostanę za chwilę klucze do mieszkania i będziemy mogli wejść i zobaczyć nasze mieszkanie. Ale też ostatnio pod ostatnim filmem pojawiło się dużo komentarzy odnośnie tego całego prawa okupas tutaj w Hiszpanii i część z Was się ogólnie boi kupować przez to nieruchomości. Może Darek nam opowie tutaj, jak to wygląda w kurierze i w ogóle co to jest za prawo. Bo słyszałem z tego, że to jest coś takiego, przez 48 godzin, jeżeli wejdzie Ci jakiś obcy człowiek do Twojego mieszkania, to po 48 godzinach on już może tam legalnie mieszkać. Tak to wygląda, te prawo, tak? Tak, 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 zgadza się. Tak, takie prawo tutaj niestety w Hiszpanii jest, ale jeżeli chodzi na przykład o ten nasz kurort kuriera, no ja wiele lat tutaj sprzedaję nieruchomości i ani razu nie mieliśmy żadnego przypadku, żeby jakiś okupas tutaj się wdarło, włamało do cudzego mieszkania. Natomiast już 30 km dalej w Walencji, to jest duże miasto, tam jest praca i tam jest wiele mieszkań bankowych na sprzedaż. I tak, jak najbardziej. Tam jak się już łamią do takiego mieszkania, to mogą nawet 5 lat mogą tam oczywiście przebywać, nie? W takim mieszkaniu. Ale to są przeważnie mieszkania bankowe, nie są od osób prywatnych, tylko bankowe. Nie wchodzą, nie włamują się do takich domów prywatnych, tylko do bankowych. No właśnie, bo jak na przykład takie prywatne mieszkanie, no to człowiek sobie założy na przykład właśnie jakiś alarm, tak jak też tutaj wspomniałeś. Tak, 30 euro. Jest taka firma, nie? Firma, tak.
zakłada się alarm, kamerki i w chwili, kiedy się alarm włącza, po kilku minutach już ta firma ochroniarska jest i robi porządek. Nie? No właśnie, no bo wystarczy nie dopuścić do tego, żeby oni tam byli te 48 godzin. To jest dla nich kluczowe 40 godzin. Wtedy dopiero po tych 48 godzinach oni mogą legalnie tam w teorii mieszkać, ale do 48 godzin, jeżeli wykurzycie tych ludzi, a w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że to nie jest problem, bo wystarczy mieć właśnie kamerki, czujniki ruchu, czujniki otwarcia drzwi. Dzwonicie po policję, nie? Albo tak, właśnie firma. Tak, tak. I z automatu już policja przyjeżdża. No dokładnie, nie? Więc to chyba nie ma co się tym przejmować za bardzo. Zresztą oprócz jeszcze alarmów dodatkowo pilnują sami sąsiedzi takiego mieszkania. No nie? Dokładnie. No też bo... od razu zgłaszają. Im też zależy, nie? Tak, im też zależy, żeby mieć na klatce schodowej spokój. Nie? Dokładnie. Także to jest troszeczkę przesadzone z tymi okupasami. Nie? Przynajmniej u nas w kurorcie tutaj nadmorskim Kuliera nie zdarzyło się to. Nie? Ja nie miałem takiego przypadku. No to mam nadzieję, że nie będę miał. No to widzicie, nie jest tak źle. Wystarczy się troszeczkę rozpoznać głębiej, jak to wygląda naprawdę. Dobra, my chyba już wchodzimy do notariusza, więc widzimy się już chyba po podpisaniu aktu. Alarm 30 euro, jak już no to już mi wręczyli klucze, jeszcze nic nie podpisałem, ale dobra. Puede usted repetir? No i słuchajcie, podpisane dokumenty są, akt notarialny podpisany, no i też pewnie mogliście może zobaczyć dwie pary kluczy tutaj do tego mieszkanka. Szybko to sprawnie poszło, nam oczywiście odczytanie musiało być notarialne, standardowo jak to bywa, Darek tutaj wszystko tłumaczył. No, w pół godzinki się uwinęliśmy. Jeżeli chodzi o samą płatność, no to ten główny przelew robi się właśnie, albo są dwie metody, dwie szkoły, że tak powiem. Czasami jest jeszcze taka stara metoda, czekiem. W banku dostaje się taki czek, no i przy notariuszy się przekazuje gdyby ten czek, no i to jest właśnie potwierdzenie, że zrobiliście transfer, ale tym razem akurat ze względu na to, żeby to było jeszcze tańsze, bo za czek często trzeba płacić. Tutaj zrobiliśmy normalny transfer taki przez internet, przez moją bankowość internetową. Wziąłem ze sobą laptopa i tam przy notariuszu po prostu wprowadzałem dane, potwierdzenie, wydrukowali mu, no i to było też jako potwierdzenie transakcji. No i tyle, i gotowe. Dostałem od razu klucze. No i teraz co? Idziemy zobaczyć to nasze mieszkanie. Pewnie zrobimy to już jutro i nagramy to jutro, bo będzie lepsze światło, ale to widzimy się w następnej scenie. No to siema, witam w nowym dniu, nowa miejscówka na kampera, a to dlatego, że chcę stać troszeczkę bliżej nowego apartamentu, który kupiliśmy. Dobra, nie powinienem używać tego słowa apartament, bo dla niektórych apartament to się kojarzy z jakimiś luksusami, no ale tutaj się tak przyjęło i się tak po prostu mówi na każde mieszkanie apartament. No i zobaczcie, fajna nowa miejscówka, dużo kamperów, nawet tam kamper amerykański był. Dziadki se grają tam w te kulki, tutaj widok na zamek. No i dosłownie 200 metrów i zaraz wchodzimy do mieszkania. Pokażę wam okolice przy okazji, bo to też jest bardzo ważne, żeby lokalizacja apartamentu, mieszkania była ważna i dobra i dogodna. No to sobie idziemy i słuchajcie, numer 22, główna ulica i tam już taki placyk i te główne rondo, a tam na wprost jest morze i to jest właśnie tutaj. Wchodzimy. O, otwarte. To dziwna sprawa. Chyba nie działa. No ale cóż. Dobra, tak wygląda klatka i idziemy do góry. Okej, dobra. Słuchajcie, to wchodzimy. Przygotowałem trochę mieszkanie, żeby to lepiej się prezentowało. Tutaj mamy takie drzwi. I słuchajcie, od razu wejdziemy z grubej rury do głównego pokoju. Oto główny pokój. To jest taki pokój dzienny z aneksem kuchennym. No, mebli tutaj zbytnio dużo nie ma, ale kuchnia jest w miarę dobrym stanie. Niestety AGD jest w opłakanym stanie, no bo to jest takie AGD Archeo, można by powiedzieć. Od razu wam na wstępie pokażę. Zobaczcie, widzieliście kiedyś taki piekarnik z takimi zegarami? No wiadomo, do wymiany, to do wymiany, pralka też do wymiany. Lodówka tutaj jest fajnie tak ukryta nawet, za taką ścianką. To mi się podoba. O, jakaś tutaj jest sofa, ale sofa nie wiem czemu jest przykryta, jeszcze jej nawet nie widziałem. Takie kolory, raczej też mi się nie podoba, to do wymiany. Mam tutaj jakiś inny pomysł na ten pokój. I to jest taki właśnie główny pokój. Tutaj brakuje jakiejś meblościanki, może jakiś telewizor.
wiadomo jak to jest. Trochę echo, bo właśnie pustki na ścianach. Te mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, w budynku bez windy. To jest trochę na plus. Drugie piętro jest jeszcze ok, bo można sobie wejść bezproblemowo, a przez to, że nie ma windy, to nie ma większych opłat do wspólnoty, bo za windę trzeba dosyć sporo dopłacać. No dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj mamy ten przedpokój, do którego weszliśmy. Tutaj mamy taką małą łazieneczkę z takim brodzikiem. Można by zrobić tutaj jakiś prysznic z jakąś taką szybą. Tam jest okno też na tamtą stronę. Idziemy dalej. Mamy tutaj tak, taką główną sypialnię z takim łóżkiem. Podobno materac, Ewa mówiła, że jest w miarę ok. Jeszcze jest chyba w miarę ok, rzeczywiście twardy. Tutaj mamy dwa okna, wszędzie ogólnie są po dwa okna, jest takie boczne. I tu jest druga sypialnia, taka mniejsza. Są jeszcze szafy. O, podobno nawet w miarę w dobrym stanie ta szafa. Ewa mówiła, że coś tu jeszcze jest. O, kapelusze zostawili i paletki. No to fajnie. No ale co mamy tutaj za oknem? Za oknem mamy widok, słuchajcie, wprost na zamek. I to bardzo ładnie wygląda. Tak to wygląda tutaj. I to tyle. No i zobaczcie. To mieszkanie ma 55 metrów. Pewnie interesuje Was cena. Słuchajcie, ostateczna cena, jaką zapłaciliśmy za to mieszkanie, to jest 66 tysięcy z podatkami i z wszystkimi tymi opłatami. Opłaty dla Darka, dla notariusza, wpisy do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości, no i sama nieruchomość. Tutaj mamy, wydaje mi się, że całkiem fajny widok. No i tu jesteśmy na głównej ulicy. Tutaj mamy takie główne rondo, taki placyk tutaj. Jesteśmy już w centrum, kawałeczek dalej jest Konsum, sklep i tutaj nasz kamper zaraz za tym budynkiem. Na minus, trochę tutaj jest pewnych minusów, przez to, że to właśnie mieszkanie było takie tanie, ale w dobrej lokalizacji, to jest tu kilka minusów. To od razu Wam pokażę te minusy, bo nie będziemy tutaj nic ukrywać, żebyście widzieli mniej więcej z czym musimy się zmierzyć w niedalekiej przyszłości. No mianowicie tutaj ściany. W niektórych miejscach są dosyć mocno popękane, ale wydaje mi się, że to pęknięcie już jest dawne i stare, tylko ktoś to zrobił bardzo słabo. Tutaj na przykład są też takie spękania, tu w ogóle nawet i tynk odpada, słuchajcie. Tutaj odpada tynk elegancko, tutaj jest takie grube pęknięcie. No jest kilka tutaj pęknięć na ścianie. My się tym nie obawiamy, nie przejmujemy się. Podejrzewam, że we wszystkich pomieszczeniach, w sensie nad nami i pod nami jest coś takiego samego. Właśnie w tym miejscu tutaj idzie po prostu taki balkon jakby. No i tu pewnie było jakieś takie tąpnięcie, no i po prostu pękło. Zdarza się i nawet w najnowszych budynkach takie coś. Po prostu ktoś próbował to naprawić, ale bardzo słabo mu to poszło. Ja mam nadzieję, że pójdzie mi to lepiej i będziemy to sobie robić. Tutaj będziemy sobie szpachlować. Ogólnie tutaj nie podoba mi się bardzo ten baranek, czyli tynk taki barankowaty. Jak możecie zobaczyć, to jest takie dosyć słabe. Fajnie by było tutaj coś z tym zrobić. Ha, kolejna rzecz, na przykład bardzo ciekawa, to w łazience. Tutaj znaleźliśmy z Ewą już na samym początku takie oto właśnie wynalazki. O, właśnie Ewa idzie. Słuchajcie, puch, karaluchy. Halo? Nie wyjdzie Kamil, ale drzwi są chyba otwarte ciągle, wiesz? Tutaj mamy cztery bardzo dojrzałe, duże karaluchy. Tutaj okienko na świat, tutaj na zamek. Trochę piszczą te drzwi. Przyszła już Ewa do domu. Ewa przyszła, bo właśnie zamierzamy się dzisiaj tutaj wykąpać razem z tymi karaluchami. Tak jak Wam właśnie pokazywałem. Będziemy troszeczkę tutaj sprzątać. No, nieźle, nie? Nieźle. Fajnie nam się udało kupić. Na pewno część z Was już się cieszy i zaciera ręce, ale ja Wam obiecuję, że to będzie wyglądało za pół roku całkiem inaczej. No bo tak, przyszła tutaj taka Katarzyna i powiedziała: wyremontujemy Wasz dom. A tak na serio, to plan jest taki: 5000 euro. Jeszcze chcemy dołożyć do tej ceny. Mam nadzieję, że zamkniemy się właśnie w tym budżecie. No i 71 tysięcy, ale to tak na spokojnie. 5 tysięcy przez następne 3 miesiące będziemy sobie tutaj coś robić. No i mam nadzieję, że się zamkniemy w tym wszystkim.
Dla przykładu zrobię Wam taką wstępną kalkulację, ile co kosztuje mniej więcej, dlaczego uważam, że 5 tysięcy to nam wystarczy. Cały ten remont, tutaj gniazdka, nie gniazdka, elektrykę będę robił oczywiście sam. Powinniśmy tutaj ogarnąć to na spokojnie, teraz przez zimę. No i wtedy na lato będziemy uruchamiać to mieszkanie. W międzyczasie będziemy załatwiać licencję turystyczną. To tam się załatwia w przeciągu kilku tygodni i kosztuje 800 euro. Trzeba doliczyć to do ceny jak gdyby nieruchomości, niestety. No ale nic, 800 euro to się powinno szybko zwrócić. Trochę się tutaj powymienia różnych rzeczy i naprawdę będzie fajnie. Zobaczycie. Zobaczycie to w następnym odcinku. Będziemy robić jakieś takie zlepki. Może nie za bardzo, żeby Was zanudzać, ale powinno Wam się spodobać. No powiem Wam, że nam się to mieszkanie spodobało. Jest bardzo, bardzo fajne. Fajny układ jest. Ładnie jest doświetlone. Wszystkie okna wychodzą na główną ulicę, taką dzienną ulicę. Nie ma co prawda tutaj żadnego patio ani balkonu, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak potrzebne. Procedura, no jak widzieliście, cała procedura jest dosyć prosta. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, a jak bierzecie biuro nieruchomości, to praktycznie prowadzą Was za rękę z wszystkimi rzeczami. My trochę załatwialiśmy sami, właśnie bo chcieliśmy przyoszczędzić oczywiście. Jeżeli chcecie przyoszczędzić, no to robicie sobie ten numer konta i numer nie. Jeżeli nie macie na to czasu, no to płacicie to pośrednikowi. On w Waszym imieniu to wszystko załatwia, później notariusz i gotowe. Taka jest szybka procedura tutaj. Naprawdę można się wyrobić w przeciągu 2 tygodni i już można mieć takie mieszkanko. W tym mieszkaniu co prawda nie ma zbytnio dużo mebli i trzeba troszeczkę powymieniać, ale z jednej strony to może i dobrze, bo większość mieszkań, które widzieliśmy, co były umeblowane, to te meble były tak stare, że po prostu i tak się nie nadawały i by było trzeba to ręcznie wszystko wywalać i tak wstawiać coś innego. A tutaj tak naprawdę to, co musi być, to jest, czyli ta kuchnia jest w całkiem dobrym jeszcze stanie i co, jedno łóżko jest ok, resztę będziemy sobie wymieniać na spokojnie. Tą kanapę pewnie też wymienimy docelowo, jakąś tutaj narożną kanapę damy. Jeszcze klimatyzację tutaj trzeba wstawić, ale w dzisiejszych czasach klimatyzacja to kosztuje 300-400 euro. Ale te widoki są fajne tutaj. To jest spoko inwestycja, za nieduże pieniądze, w fajnej lokalizacji. To jest bardzo ważna rzecz, żeby była to dobra lokalizacja. No i myślę, że to się nam szybko zwróci. Z kamperem też nam się udało dobrze zainwestować, dużo ludzi nam odradzało, kamper amerykański, beznadzieja, a wydaje mi się, że też super trafiliśmy w moment i kupiliśmy bardzo fajnego kampera. Zobaczymy, jak będzie z tym mieszkaniem tutaj w Hiszpanii. Nowa przygoda to będzie dla nas i nowe doświadczenie. Warto w takie doświadczenia inwestować, no bo kto wie, mi się wydaje, że to nie jest moje pierwsze i ostatnie mieszkanie. Będziemy tutaj chyba w to głębiej wchodzić. Możliwe, że się uda jeszcze zrobić jakiś kredyt hipoteczny. Podobno da radę takie rzeczy robić tutaj. Muszę zagadać jeszcze z babeczką z banku. Ten proces oczywiście się cały wtedy wydłuża. No, 2 miesiące się czeka na taki kredyt hipoteczny, ale jest to do zrobienia i mają tutaj stałe stopy i dosyć niskie. Chyba 3% jest oprocentowanie takiego kredytu hipotecznego. Jak dowiem się coś więcej, to dam Wam znać. Dałem do banku już swoje papiery i mają sprawdzić mi moją zdolność kredytową. Jak coś się dowiem, to dam Wam znać, bo kto wie, może wezmę kolejne jakieś mieszkanie, żeby mieć więcej takich mieszkań tutaj na wynajem. Ale spokojnie, pierw zróbmy to i zobaczymy, jak to będzie wychodziło. My się bierzemy do roboty, zaraz wskakujemy pod prysznic, bo mamy taką możliwość, w końcu bieżąca woda i nie będzie trzeba po nią jeździć. No i można korzystać już powoli, będziemy się zaraz pewnie przeprowadzać troszeczkę do tego mieszkania, żeby tutaj remontować je. Robić. No jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, po podpisaniu tego aktu całego notarialnego, po powrocie do domu, zauważyłem pewien mały mankament. Niestety okazało się, że nie kupiliśmy tego mieszkania, co powinniśmy kupić, bo na akcie notarialnym jest całkiem inny adres tej nieruchomości. Numer 22. No i właśnie, jak widzicie, taka oto jest ta Hiszpania. W teorii można by było się mocno zestresować taką sytuacją, ale my się nie stresujemy. Tutaj dostaliśmy już informację, że no powiem Wam, taka rzecz to się zdarza często tutaj w Hiszpanii.
Na akcie notarialnym masz inny adres niż w rzeczywistości, a to wynika mianowicie z tego, że często te numery tutaj budynków się zmieniają. No i ktoś tego nie aktualizuje po prostu w takim systemie i później jak ściągają takie dane danej nieruchomości poprzez katastralny numer, katastral numero, no to w tym systemie po prostu są błędne dane, a później te błędne dane są powielane na akcie notarialnym. No niestety tak bywa, ale to jest Hiszpania. Potwierdziłem tą informację z notariuszem, powiedział mi, że mam się nie martwić. Potwierdziłem też tą informację w banku, bo dzisiaj ubezpieczałem właśnie mieszkanie. Jeszcze mianowicie byłem ubezpieczyć to mieszkanie od razu i babeczka mi powiedziała, że to jest często spotykana rzecz i się nawet zaśmiała. No taka jest Hiszpania, po prostu. Więc nie musicie się tym przejmować, jeżeli byście mieli taką sytuację. Odnośnie ubezpieczenia tego mieszkania zapłaciłem 250 euro ubezpieczenie na cały rok tego mieszkania i tutaj mam ubezpieczoną też kradzież, że jak ktoś się włamał do tego mieszkania, to też jest ubezpieczone od kradzieży i jakichś tam dodatkowych jeszcze rzeczy. Chyba jakieś problemy z elektroniką, z AGD, jeżeli coś tutaj by się stało, to też jest ubezpieczone to mieszkanie od takich rzeczy. Więc mega na plus, fajna sprawa. No i niedrogo, 250 euro. No dobra, i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym, przy jakichś drobnych remontach. Będziemy Wam tu pokazywać, co robimy, z mianowicie takimi oto pęknięciami na ścianie. Jeżeli Wy macie dobry pomysł, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Ja jeszcze nie mam pomysłu, ale będę szukał tego pomysłu w internecie. Taki oto widok z okna. Mi się mega podoba. No i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Napiszcie też w komentarzach może, czy jesteście zainteresowani obejrzeniem jakichś lepszych nieruchomości, bo to, co my szukaliśmy, to były tak, co prawda najtańsze nieruchomości, ale tak jak Wam mówię, ja myślę tutaj o troszeczkę jeszcze większych inwestycjach w Hiszpanię i będę prawdopodobnie oglądał jeszcze jakieś nieruchomości, może właśnie troszeczkę z wyższej półki, może w pierwszej linii brzegowej i jeżeli byście chcieli, to możemy Wam to pokazać przy okazji i nagrać coś. I też napiszcie, czy byście chcieli oglądać jakieś ziemie tutaj, tak jak Wam wspominałem, takie, gdzie by można było postawić kampera. Jakbyście chcieli, to też dajcie znać w komentarzach, to będziemy to nagrywać, bo ja i tak osobiście będę to sobie tutaj już sprawdzał, bo jestem na miejscu. No i to tyle. Do zobaczenia, do następnego odcinka i trzymajcie się. Hej! A, jeszcze tutaj też mamy taras. Zobaczcie. Taki oto tarasik. Z takim widoczkiem. Nie jest taki duży. Fajnie. Ekstra. No, ładne zachody można tutaj sobie podziwiać. Tylko trzeba wejść dodatkowe dwa piętra. Wiadomo. Tu ktoś sobie antenkę postawił.